Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Hearts of Iron 4. Słuchajcie, kontynuujemy grę Rzeszą Niemiecką. No i słuchajcie, trwa wojna z aliantami cały czas. Słuchajcie, Francja podbita, Skandynawia podbita, a więc Dania, Norwegia, Szwecja, Holandia, Belgia, Francja, Szwajcaria, Rumunia. Te wszystkie kraje zostały podbite przez nas w ostatnim czasie. Słuchajcie, walki przeniosły się tutaj na froncie południowym, w zasadzie blisko wschodnim moglibyśmy go już nazywać. Słuchajcie, walki przeniosły się do Turcji. Tak, moi drodzy, do Turcji. Trwają walki we Włoszech, gdzie odbijamy z rąk aliantów Włochy. No i słuchajcie, stajemy nad kanałem La Manche. Obecnie, słuchajcie, nasz przemysł jest orientowany głównie na to, aby rozwijać lotnictwo. Ponieważ to lotnictwo będzie tutaj głównym, główny ciężar walk będzie ponosić. Cóż tu się dzieje, słuchajcie, nasze okręty podwodne walczą z Royal Navy, z pancernikami, lotniskowiec, moi drodzy, Amerykanie tu są. Sporo się tu dzieje, muszę przyznać, amerykańskie okręty podwodne tutaj działają. Dobrze. My tutaj cały czas próbujemy szachować przeciwnika lotnictwem naszym. Ale też zauważyłem, że alianci robią nam tutaj wypady lotnicze na nasze terytorium. No i tutaj, słuchajcie, już nasze myśliwce muszą się ogarniać. Tu już nie ma zmiłuj. Dobrze. Słuchajcie, musimy uzupełniać straty, jakie ponieśliśmy. A ponieśliśmy ogromne w lotnictwie. Fabryki muszą napieprzać ile wlezie. Słuchajcie, czas opracować nowy model Focke-Wulfa. Zasięg może niekoniecznie, ale silnik to na pewno. Tak. Broń. To tu sobie podciągamy niezawodność. A więc szybkość, atak powietrzny, tego typu bajery. No, czekajcie, bo jak zwiększam broń, to mi się zmniejsza zwrotność. Zasięg możemy sobie zwiększyć. Dobra. Ok. A więc zwiększony zasięg o 400 km, prędkość maksymalna o 65, zwrotność o całkiem sporo, niezawodność plus 8. A więc ok. Wprowadzać nowe modele do produkcji. Tak jest. Nowe myśliwce nasze. No zobaczcie sobie, tu jest tylko tyle naszych myśliwców, tyle bombowców z kolei. A przeciwko nam jest taka chmara po prostu samolotu przeciwnika. Różnych, różnistych typów, w zasadzie wszystkie możliwych typów na świecie. Wszystko to, co lata, to walczy. Ale nasza armia idzie naprzód. Wbrew wszystkiemu. A więc jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Dobra, tutaj modernizacja Bismarcka cały czas trwa. Tak jest. No dobra, słuchajcie. Niech to sobie tutaj leci. Szkolenie nowych dywizji trwa. Tak jest. No, w zasadzie przerzucamy nasze wojska ze Skandynawii na Bałkany. Bo to tam jest obecnie najbardziej niebezpiecznie. No wiem, że tutaj mamy przestarzały, budujemy, ale już nie będę tracił tyle czasu. Zresztą do listopada to już w zasadzie niedaleko, mamy lipiec. Rok 43.
Dobrze. Raider. Ty jeszcze tutaj sobie popływasz. Mamy zablokować Wielką Brytanię. Tak jest. Pięć okrętów podwodnych mi zatopili. Ja pierdzielę. Flota podwodna ponosi straszne straty. To nie może tak wyglądać. No niestety. O, 83% jest gotowy. Dobrze. Jak tu sytuacja we Włoszech się rozwija? Cały czas nacieramy, cały czas nacieramy. To jest bardzo dobra wiadomość. No, musimy zwiększać tą produkcję myśliwców. Cztery myśliwce dziennie to trochę mało. Dobra. Ulokujemy was pod Paryżem. Tak jest. Dobra. Straty są, a ja nic na to nie jestem w stanie poradzić. Przynajmniej na razie. To jest. Atakować Anglię. Nic, no, próbujemy. Dobra. Patrzcie, oni mi tu cały czas próbują psuć szyki, nie? Oj, 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 się tu dzieje się. No i teraz zbliżamy się do Rzymu. Nasze armie zbliżają się do Rzymu. Dobra. Pięknie. To jest, moi drodzy, nasze wojska z Norwegii wróciły. Wiatr się zrobił lepszy. Dobra, tutaj nasze ataki bombowe. Dobra, bombardować ich tam. No kuźwa, dzieje się. Możesz ty mój.
O kurde, tutaj w tej Turcji grubo żeśmy pojechali, widzę. Dobra, no Kriegsmarine tutaj działa z różnym szczęściem. Mniej lub bardziej udane to wszystko jest. Boty bliskiego wsparcia to są. Rzym i Anzio zajęte. Tak jest. Jak tam wygląda bilans? Okej, wygląda to całkiem. Okej, o, skorowaliśmy bardzo ładnie. Tak jest. Jak się skorowało, to bardzo miło. No tutaj ich spychamy. Naszym zadaniem jest ich tu. Po prostu ich stąd kuźwa wyprzeć, nie? Niech się jeszcze reszta naszych wojsk tutaj zgromadzi. Będziemy mogli działać. No tutaj to idzie bardzo ładnie. Jak to wygląda kwestia niepokojów, co? No, we Francji są wysokie. I rosną. Co mnie bardzo niepokoi. W gruncie rzeczy. To trzeba jeszcze wszystko skorować. Ale najpierw medale trzeba poprzyznawać naszym dywizjom. Tym oczywiście, którym można. Co? Już nikt? Dobra, okej. Okay. Jak nie ma nikogo chętnego, to nie ma nikogo chętnego, okej. Okay. Jesteśmy pod Neapolem. Nasze transportowce zatopione. No niedobrze, no. Dobra. Jak to wygląda budowa? Ok. Wygląda na to, że zaczyna to wszystko jakoś wyglądać pozytywnie. Naprawy to tu mamy w trzy cholery. No ale cóż. Cóż poradzić? Tutaj mamy asów oczywiście. Bardzo ładnie. Cóż tu się wydarzyło? Transportowce potopione. Pięknie. Bardzo dobrze. Dajcie tutaj wsparcie naszym. Tak jest.
Niestety straty w bombowcach są bardzo wysokie. No niestety. Kuźwa. Atakują mnie tu skurczybyki, no. A przynajmniej to ich lotnictwo nie może być użyte gdzie indziej. Tyle dobrego. Uderzyć. Tak jest. Zajmować teren. Zanim w ogóle przeciwnik się zorientuje, co się dzieje. Jakieś totalne problemy z zaopatrzeniem. Dorzućmy im tutaj ciężarówki nasze. Pojmano brytyjskiego agenta. No, no, no. Ładnie. Dobra, zobaczymy sobie, czy mamy to na plusie. To mnie bardzo ciekawi. Mamy duże niedobory w wielu aspektach. Dobra, wstrzymać te naloty. Wy też skupcie się na razie na tym, co się dzieje tutaj. Tu się dzieją rzeczy niepokojące. Tracimy okręty podwodne. Musimy zmienić taktykę. Tu. Dobrze. A czemu ja tego nie mogę usunąć, co? Aha, dobra, już wiele mi to mówi.
No działać tutaj, działać. Pięknie, ładnie i cudownie. Proszę, zapraszam. Bardzo ładnie. Dobra, Brytyjczycy dali nam obecnie największe straty, nam zadają. Ale Brytyjczyków też bardzo wielu żeśmy ubili, więc... Doktrynka! Wilcze stada. No, rozwalać ich tam. Dobrze. Latać nad kanał. No, i czyścić ich tutaj nad tym kanałem. Czy ja dobrze widzę? Czy myśmy uzupełnili straty w myśliwcach? Nie, w myśliwcach nie, w bombowcach raczej. Tutaj ataki, ładnie. Tutaj nie ma znowu kuźwa zaopatrzenia. Jeszcze logistyka tu szwankuje. No i słuchajcie, tutaj już jesteśmy na Bliskim Wschodzie. Myślę, że Turcja za niedługo skapituluje. Dobra, tu we Włoszech nasze wojska zlikwidowały te punkty oporu przeciwnika. Ci mnie tu kuźwa topić będą, no. Czekajcie, bo kiedyś można było zrobić coś takiego. Zablokować tutaj. Nie pływamy przez kanał. Nie będziemy tracić niepotrzebnie naszych statków. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, tam oni są rozwalani. I słuchajcie, no są ściskani na coraz to mniejszy obszar, nie? Taki w gruncie rzeczy jest mój plan. Bardzo ładnie. No słuchajcie, efekty są. Od razu je widać. Dobra, czekajcie, bo ja tu chyba muszę wprowadzić jakieś szczególne prawa dla tych cholernych Holendrów. Teraz im tu zrobimy brutalne represje, nie? Powiedz mi tutaj brutalne represje, nie ma. Tak lekko. W Luksemburgu to samo.
Ja wam dam. Dobrze. Okej. No, nie musimy już importować wolframu, bo mamy je, bo już zajęliśmy wystarczająco dużo zasobów. O, żandarmeria, proszę bardzo. Logistykę poprawmy. W naszych armiach zużycie sprzętu powinno zmaleć. Co wy mi tu kombinujecie? Bardzo ładnie zestrzeliwać mi tych suczy synów. No i pięknie. Spychamy naszych wrogów. I o to chodzi. Jak ty się tutaj bawisz? Likwidować punkty oporu. Walki o Aleppo. Atakować mnie ten Dubrownik. Bardzo ładnie. Okej. Straty nie są jakieś straszne. Małe nie są, ale też nie są jakieś, wiecie, no, przerażające. Dobra, tutaj topimy ich. Wiecie, trzeba odizolować Wielką Brytanię od dostaw jakichkolwiek. A temu mi się właśnie mają, bo tego mają właśnie posłużyć okręty podwodne. Okręty podwodne oraz nasze niszczyciele, krążowniki. Wiele różnych okrętów. Dobrze, bardzo dobrze. Cóż my tu mamy? Krążowniki klasy hiper. Dobrze. No i co, tutaj trzeba po prostu ich przełamać i tyle. Tak jest. Pięknie. No, ataki naszego lotnictwa tutaj, kuźwa. Na Bejrut. Concentration przemysłu. Paliwo pozyskiwane z rafinerii. Więcej trzeba tego. To jest nam niezbędne. Dobra, ja myślę sobie.
że możemy ciebie odciągnąć trochę. Tak, ja myślę, że tam już te siły, które mamy, nam spokojnie wystarczą. Ty się sobie tutaj się rozstaw. Tak jest. Wycofać tą armię. Ja się, wiecie, no tu i tak jest mało zaopatrzenia, bo tu jest wąskie gardło, więc nie ma tutaj potrzeby, aby te noski tutaj kwitły. A przydadzą się gdzie indziej. Jak to wygląda? Tu, nad kanał. Dobrze. Kuźwa, 500 myśliwców mi brakuje. No niestety to nie są siły, z którymi moglibyśmy przełamać tutaj opór i moglibyśmy myśleć o jakichś dalszych działaniach. Wchodzimy do Dubrownika. Pięknie. Dobra, nasze wojska się stąd wycofują powoli. Eliminować. Turcja skapitulowała. Pięknie. Cóż tu się podziało? Ale bitwa morska tu była. Kurde, ale zwycięsko żeśmy z niej wyszli. Straciliśmy 5 niszczycieli, chcieli, przy nich stracił 6, 3 okręty podwodne, jeszcze statki transportowe. No grubo, grubo, grubo. Dobrze. To da duże nasze siły teraz muszą być w naprawie. Ale myślę, że z czasem to powinno wszystko wrócić nam do normy. Okej. No tutaj trzeba zlikwidować ten przyczółek. Bardzo ładnie. Więcej punktów siły politycznej potrzebujemy. Dobra. No kurde, duże straty. No nie wygląda to za dobrze.
Dobra. To jeszcze split się broni. Kurde, tu żeśmy ich rozszarpali. Byłby desant jakiejś dywizji amerykańskiej. No cóż, tak to wygląda. Nie, tutaj musicie zabezpieczyć zaopatrzenie tej armii, znaczy tej dywizji. Jak najbardziej. No, przerzucać wojska, działamy, 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 panowie. Pięknie, moi drodzy, as. O to chodzi. Dobra, zatapiać ich tu. Gdzie? Walonia. Okej. Następni. Którzy chcą poczuć buta na dupie. Gdzie jest Belgia? Brutalne represje, proszę bardzo. O kurde! No to grubo. Bo tu się desant zaczął. I od razu działać. Tak jest. Upadek Manili. Angetreten. Szkolić się. Dobrze. Dobrze. Ściągać tam wojska. O! Tutaj przełamaliśmy się na tą Sycylię w końcu. Dobra nasza. Atakować dziadów. Nie, nie chcemy waszych dywizji. Masakryczne straty są. No dobra, słuchajcie, no to co, wykrwawimy ich, nie? Taki
jest przynajmniej mój plan. Niech dokonują tych desantów, a my ich będziemy wykrwawiać. Ale właśnie sobie, w Normandii wylądowali. To jest ciekawe podejście. Tutaj walki o Rodos. Dobrze. Roszczenie produkcji. Bardzo ładnie. No wiecie, w końcu mamy dodatni przyrost ropy. Chyba pierwszy raz od początku wojny. Bardzo ładnie. No i pięknie. Atakować, topić. Ogólnie eliminować. Dobra. Zlikwidować ten przyczółek. Oni tutaj nawet portu nie mają, to jest kwestia czasu, zanim te 6 dywizji właśnie zacznie się poddawać. Chyba 1 milion Brytyjczyków już padł. Dobra, koniec, po robocie. Jeszcze tylko to zająć. Pięknie. I my was tutaj sobie rozmieśćmy. Proszę bardzo. Myślę, że tutaj też. Pięknie, pięknie, pięknie poszło, panowie. Dobrze. No, słuchajcie, Sycylia jest już zabezpieczona praktycznie. Tutaj coś ten front tam okrzepł. Co mnie trochę martwi. Znaczy, i tak to ponieśliśmy ogromny sukces, tak? O, szwedzki okręt podwodny zatopiony. Ataki naszego lotnictwa. Pięknie, zajęte. Było i nie ma. Jeszcze tylko mnie tych Brytyjczyków stąd wyrzucić. Bardzo ładnie. Dobra. Z czym my tu mamy problemy? Ale nadmiar wyposażenia. Mamy tu problemy małe. Tak jest. To niedługo rozpoczynamy znowu rozbudowę fabryk. My się tu, kurde, nie potrafimy od nich odpędzić. Dobra. Dobrze, dobrze, moi drodzy. Czas powolutku tutaj kończyć.
Słuchajcie, mam nadzieję, że się Wam podobało. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.